Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wideobloga. Nazywam się Filip Klaus i zapraszam na wycieczkę po budowie Posejdon. Na budowie Posejdon jestem kierownikiem robót w dziale przygotowania produkcji. Obecnie zajmuję się kontraktacją prac w części hotelowej. W tym momencie znajdujemy się na zbiegu ulic Partyzantów i Kaszubskiej, gdzie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu. Znajdujemy się w części garażowej naszego obiektu. Jesteśmy na kondygnacji minus 2. Widać wiele elementów wykonanych już jako docelowe. W tym tynk akustyczny na stropie o grubości 15 mm, ściany szczelinowe pomalowane farbą silikatową, która ma właściwości umożliwiające przepływ pary wilgoci przez strukturę farby. Stoimy na posadzce betonowej utwardzanej powierzchniowo. Linie wykonane są z farby poliuretanowo-akrylowej, aby współgrały z posadzką i się nie odspajały podczas okresu użytkowania obiektu. Korzystając z dobrodziejstw technologicznych, zapraszam do windy, którą wjedziemy na wyższe kondygnacje. Dojechaliśmy na kondygnację drugą, gdzie opowiem Państwu o kilku elementach wykończeniowych korytarzy hotelowych. Wyszliśmy do części technicznej obiektu. Goście hotelowi nie będą mieli wstępu do tej części. Tam się znajduje hotel Marriott Moxy, w tej części jest Marriott Courtyard. Nad nami jest sufit pokazowy, który wykonaliśmy do akceptacji przez operatora hotelu. Jest to sufit mineralny, typowy dla części technicznej. Na ścianach będzie tapeta o gramaturze 400 g na metr kwadratowy, a na posadzce będą płytki dywanowe, te same, które znajdują się w korytarzu Marriott Moxy, ale o tym opowiem w dalszej części odcinka. Zapraszam dalej. Dzień dobry. Znajdujemy się w części hotelowej Marriott Moxy, gdzie wykonaliśmy próby kolorystyczne farby na ściany z dwóch stron korytarza. Wszystko po to, aby sufit, który zamontowaliśmy również jako próbka, mógł się zaprezentować w swojej formie docelowej w miarę ostatecznej. Przyjdą tu jeszcze delikatne zmiany, ale będą one naprawdę kosmetyczne i wygląd sufitu pozostanie niezmienny. Możemy zajrzeć sobie do jednego z pokojów, gdzie już we wcześniejszych odcinkach kierownik budowy Wojtek Lis, którego serdecznie pozdrawiam, pokazywał płytki na ścianach, a tymczasem mamy zamontowane parapety i pokoje również są gotowe do malowania i czekają na ten element pracy. Tymczasem chciałbym Państwa zabrać piętro wyżej i pokazać pokój wzorcowy hotelu Marriott Moxy. Dzień dobry Panie Krzysztofie. We wcześniejszych odcinkach kolega Wojtek wielokrotnie mijał te drzwi, natomiast nie wchodził nigdy do środka. Ja bym chciał Państwu pokazać, co się dzieje wewnątrz i opowiedzieć co nieco o niektórych elementach. Na pierwszym planie mamy drzwi. Drzwi mają grubość około 6 cm. Są to drzwi o izolacyjności akustycznej 42 dB, czyli dosyć wysokiej. Drzwi mają klasę przeciwpożarową EI30, co w połączeniu z wysoką akustyką sprowadza się do faktu, że tylko kilku producentów w Polsce ma dokumenty dopuszczające do budownictwa takie drzwi, ale nam się oczywiście udało takie drzwi zakontraktować. Na posadzce mamy wykładzinę dywanową w płytkach. Płytki mają format 1 m na 50 cm. Ciekawą rzeczą jest, że są to płytki z najnowszym standardem Marriotta, a hotel w Posejdonie, hotel Marriott Moxy, jest pierwszym Marriottem w Polsce, który te płytki posiada na posadzce. Pozostałe hotele dopiero nowo budowane będą wprowadzać ten standard. Jak widzimy,
ściany również w trzech kolorach, jak to ma miejsce w Marriott Courtyard. Ściana za łóżkiem ciemniejsza, ściana naprzeciwko jaśniejsza. Pozostałe elementy mają charakter industrialny z racji faktu, że Marriott Moxy jest skierowany do młodych ludzi, lubiących taki właśnie klimat i nastrój. Łazienka hotelowa, jak to łazienka, wszystko się w niej znajduje. Blaty z materiału Korian, eleganckie wykończenie, nic więcej nie trzeba dodawać. W hotelu Marriott Moxy również mamy laminaty tego samego producenta, co w hotelu Marriott Courtyard, również jest to imitacja drewna. Wszystkie elementy, które są wykonane, czyli ściana za toaletą, jak i drzwi, są wykonane z tego samego laminatu. Po raz kolejny znajdujemy się w części hotelowej Courtyard, tym razem na 5 piętrze. Na 5 piętrze właśnie mamy wykonane pokoje wzorcowe. Tym razem pokażę Państwu pokój wzorcowy Marriott Courtyard. Zapraszam. W Courtyardzie drzwi wejściowe do pokoju są wykonane w tym samym standardzie, co w części Moxy. Różnią się tylko laminatem, o czym mówiłem chwilę wcześniej. Zapraszam do środka. Ciekawostką jest, różniącą oba hotele, że w hotelu Moxy mamy wykładzinę dywanową w płytkach, a w hotelu Courtyard mamy wykładzinę w rolce. Wykładzina w rolce na podkładzie akustycznym w pokojach montowana jest do listew przyściennych i montowana przy pomocy napinania. W części korytarzowej wykładzina będzie podwójnie klejona. Podwójne klejenie wygląda w taki sposób, że najpierw kleimy do podłoża podkład akustyczny, a następnie do podkładu kleimy samą sobie już wykładzinę w rolce. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że podobały się Państwu pokazywane przeze mnie części hotelowe. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.